piętrowa za oknem, więc nigdzie nie wyjeżdżamy. Mam trochę czasu, więc zabieram się za sprzątanie przyczepy. W pierwszej kolejności wypiorę firanki, zasłonki. Jak widać, są już zdjęte. Czekają na zaniesienie do pralni. Przyszedł czas na odkurzanie wszystkich kanap, zakamarków, szafek. Zaczynamy! Kupiłem tarczę do metalu za 3 zł. Żeby ją założyć, to trzeba użyć chyba takiego klucza specjalnego. Tu jest taki przycisk do przytrzymania całego wału. Odkręca się. Trzeba założyć tarczę i przykręcić to w taki oto sposób. I już teraz możemy podłączyć ją do prądu i przecinać naszą butlę. Tak sobie myślę, żeby zachować te rączki, żeby łatwo było można nosić tą ciężką butlę. Więc narysowałem sobie takie linie, gdzie uciąć. Tu utniemy, potem tu, tu dookoła, a potem jak już wytnę, to wygnę te rączki, spłaszczę je po prostu do środka, że będzie niższa butla, ale nadal będzie miała rączki. Zobaczymy, czy mi to się uda. I mamy kołnierz wycięty. Coś takiego zostawiłem, a te rączki postaram się zagiąć teraz. I tak wygiąłem na razie te rączki. Dzięki temu można po prostu chwycić butlę, fajnie przenieść z jednego miejsca na miejsce. Mam nadzieję, że się to wszystko zmieści teraz w przyczepie. Zrobiłem przymiarkę, butla pasuje. Zobaczcie. Wszystko jest idealnie. Za pierwszym razem. Teraz jak już wszystko pasuje, podłączam na poważnie, już na stałe. Tu trzeba dokręcić to ładnie kluczem. No i co się okazało? Że paski są za krótkie. Trzeba będzie coś tu dorobić, ale mniej więcej to tak już wygląda, to tak zostanie. Przewód tutaj jakoś ułożymy i mamy zamontowany gaz. I teraz, żeby sprawdzić instalację, odkręcamy kurkiem, odkręcamy kurek. I idziemy do środka, do maszynki gazowej. Chyba się musi odpowietrzyć. No, poczekamy. Dobra. Zobaczymy drugi. Ten ładnie zapalił. Dobra, pali. Teraz tego. No i tak trzeba się zabawić z każdym elementem. Dobra, gasimy.
I bardzo ważna rzecz. Jeżeli podepniecie samochód do przyczepy, to zawsze przed odjechaniem trzeba zakręcić kurek z gazem. To jest nawet chyba wymagane przepisami prawa. Nie możesz jechać przyczepą z odkręconym gazie, z odkręconym gazem na butli. To o tym trzeba pamiętać. Najlepiej sobie zrobić jakąś listę przed wyruszeniem w trasę, żeby odkreślać sobie punkty. Czyli na przykład zakręć gaz, podłącz przyczepkę do prądu, sprawdź światła, zamknij przyczepkę, drzwi. No takie różne, ja sobie zrobię taką listę, a potem jeszcze Wam to pokażę, bo jest tego troszeczkę. Nie wszystko pamiętam, więc później Wam to pokażę. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim, w tym całym szykowaniu przyczepy do wyjazdu? Że my się kompletnie na tym nie znamy i wszystko odkrywamy jak małe dzieci. Ja dzisiaj ten gaz podłączałem, to jest po prostu dla mnie takie wyzwanie było. Ale się udało, podłączyłem, maszynka działa, jeszcze przetestuję ogrzewanie, ciepłą wodę, ale to dopiero jutro, bo dzisiaj nie zdążyłem. Kasia, a ty czego się nauczyłaś dzisiaj o przyczepie? Nauczyłam się sprzątać, obsługiwać tam te wszystkie rolety, moskitiery. Z Nadinką byłam tam przez 2 godziny. O, Kasia się dzisiaj nauczyła używać ubikacji, bo tam trzeba najpierw trzeba otworzyć zbiornik, to szambo trzeba otworzyć jednym pokrętłem, zrobić siuśki, a potem spłukać taką spłuczką. I Kasia nie wiedziała tego i dzisiaj się tego nauczyłaś, nie? Tak, tego się nauczyłam. Poznałam wszystkie zakamarki przyczepy. No, pająki były? Nie, nie było pająków, ale... Jeden robal był za moskitierem jakiś. No, były jakieś nieżywe robale. Ciekawe, skąd on w ogóle był jakiś egzotyczny. Może z tego, z Francji? Nie, ta przyczepa jest angielska, więc pewnie angielskie ale robale. Ale co, znalazłam nóż, więc mamy pamiątkę, przyjechał do nas nóż. No, z firmy King, coś tam, może królowej angielskiej, nie? Ryder. No, fajny nóż będzie. Taki do kotleta po prostu, nóż ktoś tam zostawił. Tylko zastanawiamy się, czy prawdziwy angielski może sprawdzić tą firmę i no. Zobaczymy. No. No nic, ja teraz będę montował kolejny odcinek tego vloga. Tutaj polega się taki problem, mamy, że nie sądziłem, że montaż tych wszystkich filmów będzie tyle czasu zajmowało, bo okazuje się, że kamera, którą teraz nagrywam, ona nie jest odczytywana przez ten komputer, nie jest odczytywana przez tamten komputer, nie jest odczytywana przez komputer w biurze, tylko przez laptopa, który jest na dole, więc jeszcze z takiego starego z Windowsem XP i teraz muszę ciągle na pendrive przenosić te pliki tutaj, to jest bardzo ograniczające. No i renderingi, to też wszystko zajmuje czas i wrzucanie na YouTube'a. No i przy trójce dzieci jest to dosyć uciążliwe, bo zawsze coś tam trzeba zrobić, a nie ma tego czasu, ale nie poddam się, będę nagrywał z Kasią te vlogi, prawda? Tak, damy radę. Nie wiem, czy kiedykolwiek wyjaśnialiśmy, ale mamy dzieci w wieku Nadia 3 latka, Ania 2 latka ponad, a Szymuś ma 8 miesięcy, więc są bardzo zbliżeni wiekowo, no i są wszyscy nadal bardzo mali. No. Więc wymagają poświęcenia dużo uwagi. No, przynajmniej trzeba pieluchy zmieniać, to już jest cały czas coś tam do zrobienia, już nie potrafią się jeszcze same załatwiać. No, Szymuś też jest karmiony piersią, więc co 2 godzinki no. I tak. Pije. Na koniec, no zawsze każdy z nas ma jakieś postanowienia, wy też pewnie macie, my mamy takie postanowienie, żeby to nagrywać. Zawsze jak jest jakieś postanowienie, to się pojawiają zaraz wątpliwości. No i gdzieś przeczytałem, żeby tym wątpliwościom powiedzieć do jutra, łajzy. I wtedy wątpliwości odchodzą i można działać dalej. Nie rób nic na pół gwizdka, ale daj się je wszystko. Tak, no i my się staramy dać z siebie wszystko. Także dobranoc, my idziemy, ja idę montować, Kasia idzie coś tam sprzątać. No i do jutra. Pa.